Futbol. Alcest umówił się z kolegami z klasy, że dzisiaj po lekcjach spotkamy się na placu niedaleko mojego domu. Alcest to mój kolega, jest gruby i bardzo lubi jeść. A umówił się z nami, bo tata kupił mu nową piłkę do gry w nogę i sobie razem pogramy. Fajny kumpel z tego alcesta. Spotkaliśmy się na placu o trzeciej po południu było nas osiemnastu. Trzeba było sformować drużyny, tak, żeby w każdej było tyle samo graczy. Z sędzią poszło nam łatwo. Wybraliśmy ananiasza. Ananiasz to najlepszy uczeń w klasie. My nie za bardzo go lubimy, ale ponieważ nosi okulary i nie możemy go bić, bardzo dobrze nadaje się na sędziego. Poza tym żadna drużyna nie chciała mieć u siebie ananiasza, bo on nie ma smykałki do sportu i z byle powodu się marze Gorzej było, kiedy Ananiasz poprosił, żeby mu dać gwizdek. Gwizdek ma tylko Rufus, którego tata jest policjantem. Nie mogę ci pożyczyć mojego gwizdka z kulką, oświadczył Rufus. To pamiątka rodzina. Nie było rady. W końcu postanowiliśmy, że Ananiasz będzie dawał znak Rufusowi i Rufus będzie gwizdał zamiast Ananiasza. To co, graby czy nie? Bo zaczynam być głodny, zawołał Alces. Ale zrobił się kłopot, bo po tym jak Ananiasz został sędzią, było nas już tylko siedemnastu graczy, i przy podziale na drużyny wychodziło o jednego za dużo. No to wymyśliliśmy, że jeden będzie sędzią liniowym i będzie machał chorągiewką za każdym razem, jak piłka wyleci poza boisko. Wybraliśmy Maxencjusza. Jeden sędzia liniowy to trochę mało, żeby pilnować całego boiska, ale Maksencjusz bardzo szybko biega. Ma długie, chude nogi, z dużymi, brudnymi kolanami. Maksencjusz nie chciał o niczym słyszeć, chciał grać w piłkę i powiedział, że nie ma chorągiewki. Jednak zgodził się być sędzią liniowym w pierwszej połowie meczu. Zamiast chorągiewką miał machać chustką do nosa, która nie była za czysta, ale skąd mógł wiedzieć, wychodząc z domu, że jego chustka będzie chorągiewką? To co, zaczynamy? krzyknął alcest. Potem już poszło łatwiej, bo było nas szesnastu graczy. Trzeba było tylko wybrać kapitanów obu drużyn. No i wszyscy chcieli być kapitanami. Wszyscy oprócz alcesta, który chciał stać na bramce. Bo on nie lubi biegać. Od razu żeśmy się zgodzili. Alces nadaje się na bramkarza. Jest bardzo gruby i dobrze zasłania bramkę. Pozostawało jednak piętnastu kapitanów, czyli o wiele za dużo. Ja jestem najsilniejszy, krzyczał Ełzebiusz. Muszę być kapitanem i zaraz dam w nos każdemu, komu się to nie spodoba. Ja będę kapitanem, bo jestem najlepiej ubrany. Wrzasnął Gottfried i Eusebiusz strzelił go pięścią w nos. Z tym, że faktycznie Gottfried był dobrze ubrany. Jego tata, który jest bardzo bogaty, kupił mu pełne wyposażenie piłkarza z czerwono-biało-niebieską koszulką. Jak nie będę kapitanem, krzyknął Rufus, zawołam mojego tatę i wsadzi was wszystkich do więzienia. Ja wpadłem na pomysł, żeby losować – Rzucając monetę. A właściwie dwie, bo pierwsza zgubiła się w trawie i nigdy żeśmy jej nie odnaleźli. Monetę pożyczył nam Joachim i teraz był zły, że ją zgubił. Zaczął jej szukać, chociaż Gotfryd obiecał mu, że jego tata wyśle mu czek i mu ją zwróci. W końcu obaj kapitanowie zostali wybrani. Gotfryd i ja. – Słuchajcie, nie chcę się spóźnić na podwieczorek – krzyknął Alcest. – Gramy! Potem trzeba było jeszcze sformować drużyny. Z wszystkimi poszło dosyć łatwo. Kłopot był tylko z Eusebiuszem. Obaj z Gottfriedem chcieliśmy go mieć u siebie, bo kiedy biegnie z piłką, nikt go nie zatrzyma. Eusebiusz nie gra za dobrze, ale chłopaki się go boją. Joachim był cały szczęśliwy, bo odnalazł swoją monetę, więc poprosiliśmy, żeby ją dał, bo będziemy losować Eusebiusza, i znowu gdzieś się zgubiła. Joachim zaczął jej szukać, naprawdę zły, i w końcu ciągnęliśmy zapałki. Eusebiusza wygrał Gottfried i postawił go na bramce, bo myślał, że wtedy nikt nie odważy się do niej zbliżyć, a tym bardziej wrzucić do niej piłkę. Eusebiusz łatwo się wścieka. Alcest jadł herbatniki, siedząc między kamieniami, które wyznaczały jego bramkę. Nie wyglądał na zadowolonego. To co? Zaczynamy? Krzyczał. Ustawiliśmy się na boisku. Ponieważ było nas tylko po siedmiu, nie licząc bramkarzy, nie było to łatwe. W każdej drużynie zaczęły się kłótnie. Prawie wszyscy chcieli być środkowymi napastnikami. Tylko Joachim chciał być prawym obrońcą, dlatego że moneta upadła gdzieś w tamtej okolicy i zamierzał szukać jej dalej w czasie meczu. W drużynie Gotfryda chłopcy ustawili się bardzo szybko na swoich miejscach, rozcierając nosy, bo Euzebiusz walił wszystkich porówno. Ten Euzebiusz to ma silną rękę. W mojej drużynie nie mogliśmy się dogadać, dopóki Euzebiusz nie powiedział, że przyjdzie i nam też przywali. Wtedy żeśmy się ustawili. Ananiasz powiedział do Rufusa: Zagwiszcz! I Rufus, który grał w mojej drużynie, odgwizdał początek meczu. Gottfried był niezadowolony. Powiedział: Cwaniacy, my mamy grać pod słońce. Nie ma powodu, żeby moja drużyna grała po złej stronie boiska. Odpowiedziałem, że jak mu się nie podoba słońce, to niech zamknie oczy i wtedy może będzie lepiej grać. No i żeśmy się pobili. Rufus zaczął gwizdać swoim gwizdkiem z kulką. Nie kazałem ci gwizdać, krzyknął Ananiasz. To ja jestem sędzią. To się nie spodobało Rufusowi. Powiedział, że nie potrzeba mu pozwolenia Ananiasza, żeby gwizdać i że będzie gwizdał, kiedy mu się będzie chciało. No bo co w końcu, Dolicha? I zaczął gwizdać jak szalony. Jesteś niedobry, jesteś wstrętny, krzyknął Ananiasz i się rozpłakał. E, chłopaki, zawołał Alces ze swojej bramki, ale nikt go nie słuchał. Ja wciąż biłem się z Gottfriedem. podarłem mu jego piękną czerwono-biało-niebieską koszulkę, a on wcale się nie przejął. E, tam nic nie szkodzi, wołał, tata kupi mi mnóstwo nowych i kopał mnie w kostki. Rufus gonił Ananiasza, który krzyczał: Ja mam okulary! Ja mam okulary! Joachim nie zwracał na nikogo uwagi, szukał swojej monety, ale nie mógł jej znaleźć. Eusebiusz, który spokojnie siedział w swojej bramce, w końcu się zdenerwował i zaczął tłuc w nos tych, którzy byli blisko niego to znaczy chłopaków z własnej drużyny. Wszyscy krzyczeli i biegali: Mieliśmy ubaw, że hej! Było niesamowicie. Przestańcie, chłopaki! zawołał znowu alcest. Wtedy Ełzebiusz się wściekł. Spieszyło ci się, żeby grać? powiedział do alcesta. No to gramy. Jak masz coś do powiedzenia, poczekaj do przerwy. Do przerwy w czym? spytał alcest. Przecież nie mamy piłki. Zapomniałem jej zabrać z domu.